W tym filmie chciałbym pokazać Wam nowy rodzaj zapisu matematycznego, inny niż te, które już znacie. Wygląda trochę dziwnie, kiedy spotkacie się z nim pierwszy raz, ale potem okazuje się bardzo przydatny i dosyć prosty. Zacznijmy od czegoś, co już znamy: liczba 10. Możemy dwie takie liczby pomnożyć. 10 razy 10 równa się 100. Możemy trzy dziesiątki pomnożyć 10 razy 10 razy 10 równa się 1000 i możemy tak zrobić z dowolną liczbą dziesiątek. 2 dziesiątki, 3 dziesiątki, 4 dziesiątki i tak dalej. Ale w pewnym momencie będzie tych dziesiątek na tyle dużo, że nie starczy kartki albo ekranu na zapisanie ich wszystkich. Spróbujmy na przykład zapisać mnożenie 10 dziesiątek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oddzielmy może te zera po 3, będzie lepiej widać, co to za liczba 10 miliardów. Można się pogubić w tych zerach, a wyobraźcie sobie, że tych dziesiątek jest na przykład 30. No i matematycy wymyślili taki sposób zapisu, który ułatwia sprawę i jednocześnie jest czytelny i przyjazny. Zapisujemy takie długie mnożenie przy pomocy czegoś, co nazywa się potęgowanie albo potęga. Na przykład 10 razy 10, czyli dwie dziesiątki pomnożone przez siebie, możemy zapisać jako 10 do potęgi drugiej. Tak się odczytuje ten zapis: 10 do drugiej potęgi. Może wygląda dziwnie, ale oznacza jedynie to, że bierzemy dwie dziesiątki i mnożymy je przez siebie. I wynik to 100. Nazwy są tutaj takie, że ta liczba u góry nazywa się wykładnik, a liczba, którą mnożymy, to podstawa. 10 do potęgi drugiej to 10 razy 10, czyli 100. Jak w takim razie zapisać 10 razy 10 razy 10, czyli 1000? Jak to zapisać w postaci potęgi? Jaka będzie podstawa i jaki będzie wykładnik? Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie zapisać to sami. Podstawą będzie 10. Bo mnożymy przez siebie dziesiątki i bierzemy tych dziesiątek 3. I mnożymy je przez siebie. 10 do potęgi trzeciej. 10 to podstawa, trójka to wykładnik. Czytamy taki zapis 10 do potęgi trzeciej. I 10 do trzeciej potęgi oznacza, że mnożymy 10 razy 10 razy 10. A to jest to samo, co jeden tysiąc. Czyli tak naprawdę jest to po prostu inny sposób na zapisanie jednego tysiąca. No to. Jak zapisać tę liczbę? Jak zapisać krócej 10 miliardów przy pomocy potęgi? Jaka będzie podstawa i jaki będzie wykładnik? Znowu zatrzymajcie film i znowu spróbujcie to zapisać samodzielnie. Jeżeli mnożymy przez siebie 10 dziesiątek, to to jest 10 do potęgi dziesiątej. Można też zadać pytanie w odwrotną stronę. Na przykład Ile to jest 10 do potęgi piątej. Ile to jest? Jaka to jest liczba? Taki zapis oznacza, że bierzemy 5 dziesiątek i mnożymy je przez siebie. 10 razy 10 razy 10 razy 10 razy 10. 10 razy 10 to 100. 100 razy 10 to 1000. 1000 razy 10 to 10 i 10 razy 10 to 100 No i tyle. Tak wygląda. W skrócie zapis potęg liczby 10. Jeżeli zastanawiacie się, czy zamiast dziesiątki można też zapisywać w ten sposób potęgi innych liczb, to odpowiedź brzmi tak, można. Ale o tym będzie w kolejnych filmach.